Cześć, cześć. Witajcie w holu. Dzień dobry, cześć. Zdrasujcie, naschledano. Jak jeszcze tam, nie wiem. No, dzisiaj będzie hol z Oszą. Jak to u nas przeważnie bywa. Właśnie wróciliśmy i wszystko wypakowaliśmy. I później będziemy układać tam, gdzie ich miejsce, tych produktów. Nie powiem wam, nie pokażę wam rachunku, mogę tylko powiedzieć, że za zakupy było 700 zł zapłacone, a dzisiaj był konkurs na długość paragonu i jakieś tam słodycze są do wygrania i po prostu wzięliśmy udział w tym konkursie. No i ten paragon został u tej pani, która nam mierzyła ten paragon, także będę wam relacjonować, jeśli w ogóle wygramy ten konkurs, to dam wam znać. Znaczy, ja nie wiem, czy tam słodycze, może tam grubsze nagrody będą. No pani powiedziała, że jakiś zestaw słodyczy, ale no się okaże. Ale to kasjerka, a ci przy punkcie obsługi klienta nic nie mówili, że to... No tak, zobaczymy. No nie, w każdym razie a ja powiem, nie, no słuchajcie, bo mi się nie wydaje, żeby to były słodycze, bo chyba jak ktoś mówi w punkcie obsługi klienta, zadzwonimy do państwa, no to chyba nie chodzi o słodycze, że co... No. Mamy bombonierkę, ptasie mleczko dla państwa. No jakiś zestaw to może wiesz, no... To dwa ptasie mleczko? Zobaczymy, Artur. Dobra, może będą ogłaszać w tym, wiesz, w markecie i będzie stała? Tak, to ta pani, to ta pani. Albo będzie do odbioru przy następnych zakupach. I ja z brzuchem, przy okazji. Dobra, damy w każdym razie znać. Jeśli coś wygramy, to powiemy, że wygraliśmy i powiemy co. Dzisiaj witamy was w takiej scenerii, bo tak sobie ja wymyśliłam, że tak. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ale mam nadzieję, że tak będzie dobrze, więc... Żwirki, wody i inne... Nie, żwirki... Bo kupiliśmy 4 żwirki dla kota, ale zostały na dole w garażu, bo nie ma sensu tego przynosić do góry, tego dźwigać, a wody tutaj mam. Dobrze, także to... tylko 4 takie torby żwirku dla kota zostały na dole. To może dzisiaj ty zacznij. No więc nazywam się Artur, przyjechałem z Sopotu, mam lat... Dobra, nie, dobra, to nie jest ten temat. W każdym razie kupiłem sobie taki preparat. Bardzo fajnie woni, woniaje. Bardzo fajnie. Czy tu od razu. Bardzo. Robi grę. Bardzo fajnie. Nazywa się to. Adidas. Pur Game. Dobra. 24 Fresh Power. No, Fresh Power. Fresh Power. To może ja teraz. 6 sztuk. Mam tutaj 4, bo już więcej się nie zmieściło. Mam już resztę tam. Położono takie 4 sztuki mleka, nie 4, tylko 6, co ja mówię. 6 sztuk, 2%. No więcej tutaj nie stawiałam, bo mam tutaj, gdyż już nie ma miejsca. No. A ja mam taki, można powiedzieć, no nie wiem jak to nazwać, eksperyment, znowuż, kolejny. Tak, jeszcze tego nie mieliśmy. I tutaj jest Święta Orkiestra, Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej. To jest pyszne. Plastry sera z salami chili. Jeszcze raz pokazuję i prezentuję i zachęcam do kupna. Być może też się wam spodoba, ja nie wiem jak mi, ale fajnie wygląda. Taka kiełbacha. Tu je. Ser. To będziesz, chili. Będziesz polecał, jak już wypróbujesz. Dobra, już nie zachęcam. Słuchajcie, nie pracuję w Oszą. Właśnie. Ja mam 3 opakowania sera Golda, takie 3 opakowania. Po 250 gram. A ja mam nadjedzoną bagietkę. Nadjedzona bagietka, panie. Tym już ją nadjadłem. Nie mógł wytrzymać. Nadjadłem bagietkę i muszę wyprzedzić tą panią. I fajny kefir jest jeszcze. Bardzo fajny kefir.
Artur ostatnio polubił kefir. Tak, i ten kefir jest bardzo fajny, powiem wam, on tak fajnie smakuje, tak jest, podchodzi pod kwaśne mleczko. Gitarka, fajnie jest. Kwaśne mleczko, takie co się na zgagę pije? On jest fajny taki, bo ma taki specyficzny smaczek. A że tej firmy po prostu? Tak. Aha. Ja już półko mam, także. Dobra. Dwa opakowania, znakomite skrzydełka pieczone z kurczaka, takie coś, jakość gwarantowana, takie, o, na pewno bardzo zdrowe i w ogóle zero tłuszczu. Dobra, proszę. Tak, a ja w ramach zemsty pokażę wam. Zemsty na tym. W ramach zemsty piwoszki. Mhm. Jarzem to jest ten. Kolejne zdrowe. Tam polecają na grilla, nie? I tak. I te piwoszki są. Nie zawiera wzmacniaczy smaku. Tak. I dodanych fosforanów. Gotowe do spożycia na zimno i ciepło. Także. No kurczę. C-drop. C-drop to robi. No ciekawe, ciekawe. Dobrze. Następną rzeczą jest tutaj u mnie ser ricotta, niby bez GMO, naturalny serek, ser watkowy, bez konserwantów i sztucznych barwników. Taki. To wam może tutaj o tak pokażę. Taki. Jeszcze go nigdy nie miałam tego. Także. No. Następną pozycją z katalogu produktów jest serek wiejski. Ja do tego serka, ja go sobie lubię wkładać do mikrofalki tak na 3 minuty. I teraz tak, ja go wkładam na 3 minuty po 1,5 minuty. 1,5 minuty mieszam, wiadomo, dodaję albo chipsów dużo, albo takich krakersów z chili. Pikantnych. Mhm. To jeszcze raz na 1,5 minuty i to się robi taki, wiecie, to się robi taki, jakby to powiedzieć, ten, nie camembert, tylko co ty lubisz, ten taki z pomidorem. Mozzarella się robi taka. A to się robi, tak, ale taka tak mozzarella, ciągnie, no. Bo to jest ciepłe. I to się, i wytrąci się z tego serwatka. I to trzeba zamieszać. Niektórzy, no, trzeba to zamieszać, w każdym razie, no, jak się boicie, to nie róbcie, a jak chcecie, to sobie zróbcie. Może na początek, na przykład na mniej minut, bo, no, no ja lubię akurat na tyle, a wy sobie w zależności od tego, jak to lubi, nie? Dobrze, to teraz ja. Łosoś wędzony. Tutaj on jest po 200 gram pakowany, ja mam 10 opakowań. 10 paczek takiego łososia po 200 gram. Także 10 paczek, tutaj jest 9, jedna już się leży tak, na gracie, bo Artur już jedną bułeczkę sobie zjadł z tym łososiem. Temperatura jak rośnie, przyszliśmy. Ja już stałem. Tak, także łosoś jest. Wędzony? Akurat powiem ci, powiem wam, dobra cena. No, może jeszcze pokażę, nie wiem czy było widać, no było chyba widać. No. Teraz tak, ja jestem w ogóle miłośnikiem wszelkich takich rodzajów serów. Zastosujemy, tak. O. Jestem miłośnikiem wszelkich rodzajów takich serów. I camembert, i brie, ja po prostu Pierwszy raz jak to spróbowałem, te serki. Prezydenty takie okrągłe. Tak, ja to jest po prostu jak zaczarowana ołówek. No i, teraz zobaczcie ile tego jest. Nawet nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Ale myszko, ja tu użyłem ich gwiazdą. Dawaj. No ale jak ty to weźmiesz? To moje. No. I takie różne smaki, nie? Tutaj masz z pieprzem. Myszko, jarzem tu jest gwiazdą. Przepraszam.
No. No. 13, tak? Różnie. Z pieprzem? Z pieprzem. A tu jeszcze są okrągłe, bo 13 takich prostokącików. I tutaj są turek z ziołami. Na turek. Lekki camembert. Turek? No musisz pokazać tam. A, już sobie patrzę. Dobra, sorry, przepraszam. Takie. Ja sobie się sam się. I tutaj taki pokaż. Jeszcze. Z biedronką. Biedronką? O. Z biedrą. Dwa takie i dwa takie. Bardzo fajne. No te serki są, mówię wam, ja nie wiem, ja bym się dał pokroić za te serki. No nie da się ukryć, a zwłaszcza tak jak Artur mówi, na ciepło, podgrzane na... Ale to już delikatnie, serek camembert jest sam w sobie tak pyszny, nawet no delikatnie uśko, naprawdę tak, jak mam trzy kanapki, to tak na 30 sekund. Mhm. I wtedy pomidorek na to, kurczę, nie no, co tu się dzieje, nie no. Ja mam trzy opakowania takiego... serka caprese, to jest śmietankowy z papryką. Taki. Też wynalazek nasz, na spróbowanie. Mieliśmy już kiedyś, ale chyba nie taki, nie z papryką, tylko taki zielony mieliśmy. Taki zielony chyba mieliśmy. Dobrze. Teraz ty. I tu jest chałwa. Taka królewska, na spróbowanie. Tak mnie to zaciekawiło. Kumpel ostatnio jadł chałwę i mnie zaciekawiło. Aha, tutaj zabrał sobie. O mój Boże. Znowu sobie pokazuję. No. A ja wam pokażę coś, co już kiedyś mieliśmy. Jakiś czas temu mam dwa opakowania. To są takie pianki. To się nazywa luksusowe pianki. A jeszcze jeden został. Jeszcze dwa zostały. Luksusowe pianki w mlecznej czekoladzie. To jest w takich kartonikach i to tak wygląda. To są pianki, takie wiecie, gumowe pianki, co dzieci lubią jeść, w czekoladzie. Ale to jest tak dobre. Dzisiaj Artur dostał w sklepie, bo jak idziemy tam w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, to kupiliśmy, tak, tak, nie? Tak, tak, tak. No i to tak nam zasmakowało. Na szczęście nie zeszło im wszystko. Żeśmy odgrzebali tam na dole. Bomba. Na półce. Pyszne. I skusiliśmy się, bo tutaj była akurat taka forma i tu są takie, rozumicie, a tutaj, tu widać, dobrze, błani kosi, kurczę, co za nazwa, tu jest taka, takie wafelki bez cukru, no i to też spróbujemy sobie, jak to, jeszcze co, nie jedliśmy, no zobaczymy, co to robi. Artur zje te wafelki, popije Coca-Colą. Wiadomo, Coca-Cola. Albo energetykiem i będzie dobrze. Dobra, to może ja znam już, bo ty widzę, jakaś słaba jesteś w tych prezentacjach. No to teraz pokazywałeś. Dobra, to ja lecę dalej. Dobra, tu jest taki gazda. Widzi ta. Hej. Serek, hej. Łąci i wyrobią taki syr. Serek. A już ci. No i jest on dobry, hej. Wiadomo, idealnie wlecie z grilla. No. W zimie i z mikrofalki. I też jest fajnie go tak na patelni, wiecie, podsmażyć. A jeszcze w kiepskich było tak, że tam jakaś chyba babka pluła. Oni to zjedli. A my co? Kto? A my, o, stara gaździna tam pluła, żeby ser był lepiej. On mówi nie. Teraz ja. Jeden chleb taki graham i jeden taki. O. A tu jest Activia, pani. Tutaj, aha, tu jest Activia. Proszę. Taka sama? Dwie takie same? Tak, i tu jest, chodzi o to, o florę. No. Że ja jestem trochę chory, kurczę. Coś mnie wzięło, bo ze szklarni wyszedłem wczoraj. I jak wyszedłem ze szklarni, chyba się spociłem. Tak. I nie wiem, kurczę, od razu się trochę spociłem i od razu jakieś bagno mi tu wyskoczyło na twarzy. No niestety. Dobra. I mikroflora, jelita. Jelita są bardzo ważne. Tak, że jak macie zdrowe jelita, ćwiczcie brzuch. Mąka z kłoskiem tortowa, bo wiecie,
mam w planach jakieś ciacho upiec. Masz? To też powiedz. To ja? No. Serduszko, serduszko, cot, serek homogenizowany, smak waniliowy. O, taki sobie jeden wzięłam. No, a tutaj jest wiadomo, tutaj jest ser taki, kurczę, nie ser, tylko mięso mielone. Mięso mielone. Trzy opakowania. Zaraz wam pokażę, o tak. Z indyka. Kurczę, Jerzym jest ładny. Ciekawe, w którym miejscu. To jest trzy opakowania, dwa opakowania po 750 gram, jedno opakowanie 500 gram z indyka. Mięso mielone. Wiecie, co ja robię? Ja, żeby... będę to mroziła, bo wiadomo, że trzech opakowań nie zjem na raz. Ja to z tych dużych opakowań przerzucam do woreczka, bo to wtedy o wiele mniej miejsca w zamrażalniku zajmuje. Tak samo zrobiłam, zobaczcie, z kiełbasą mieloną, z kiełbasą białą. Ona była też w takim właśnie opakowaniu jak mięso mielone. Ja przerzuciłam od razu, poporcjowałam do woreczków i tak będę wrzucała do zamrażnika, bo to o wiele mniej miejsca zajmuje. No, a tu jest przysmak wszystkich tych, którzy lubią chodzić na wyprawy oraz tych, którzy lubią takie, no wiadomo, nie takie za bardzo tłustsze, chudsze rzeczy. Mieloneczka, wiadomo. No. Najpiękniejsza, najzdrowsza. Przysmak. Najzdrowsza przede wszystkim. Przysmak tutaj, studencki tak zwany. I tutaj mam jeszcze jedną kiełbasę. To już w takim woreczku spakowane, więc nie zajmuje dużo miejsca. Bez konserwantów, jakichś sokołów, kiełbasa biała wieprzowa. No, więc... Taką jedną paczkę taką wzięliśmy. A tu jest... Mikuś. No. I zje te wafelki, bez cukru popiję właśnie takimi... Tam, o, no. Takimi rzeczami, możesz, no pokaż, masz to takie same? No, żeby nie reklama, bo... Za wszystkiego reklama jest. No, w każdym razie to jest też bardzo dobre ego. Aha, tak wam pokażę. Ego. Dwie sztuki. Dobra. Dwie sztuki. No, i dwie sztuki tamtego. Tak, i to też jest bardzo fajne, ale to nie są izotoniki. Izotoniki. Tak. No nie, to są energetyki. Tak. I jeszcze mam jedną kiełbasę białą taką. Taką malutką. Chudziutką. I co ty tam jeszcze masz? Dobra, ja się pochwalę przed państwem, przed wami. Jakuś jest. A, tutaj, bo cały czas się łapię na to, że nikt tego nie widzi. Krasny staw, też krasny staw. Chodźcie. Krasny staw? Aha, czyli krasny staw. To dobra firma. Tak, jest? Dobra firma, dobrze robią. Dobra. To ja mam kostkę margaryny, no bo też musi być zawsze. No i masło, kostkę mam. To już pokazywałam. Ty masz tutaj, to swoje. I tu jest tak. Tu jest kaszaneczka, nasza piękna. Dwa opakowania masz. Nasza piękna kaszaneczka nadająca się idealnie do grilla, do tak, mikrofalki i na patelenkę się nadaje. Tak. Bardzo fajnie jest z cebulką. Tak. Do mikrofalki też się nadaje z cebuleńką. Ale lepiej z patelni. Ale lepiej z patelni, oczywiście. No, dobrze, nie dobrze. Na grilla się fajnie tym można najeść. Fajnie jest, no co, kurczę. No. I do piwka. Do piwka. No. I takie chusteczki nawilżane kupiliśmy, bo to wiecie, czy ręce przeczyścić, czy coś gdzieś zawsze, to zawsze takie chusteczki dobrze, żeby były. Tu nie muszę nic mówić. Tu wiecie. Trzy sztuki. Są. I trzy takie wody wzięliśmy, kryniczanki, bo ostatnio pokazywaliśmy wam różne wody i wypróbowaliśmy i się okazuje, że smakiem ta najbardziej przypomina tą wysowiankę, o której mówiliśmy, że była pyszna, no. I ta najbardziej przypomina tą wodę. Taką, ten ma taki posmak. Smak, tak, ten ma taki specyficzny posmak tamtej. Nie jest to identyczny smak, ta mi się wydaje jest jeszcze bardziej taka wyrazista, ale najbardziej z tych wszystkich
po prostu przypomina. Więc kupiliśmy trzy sztuki. Wiadomo, twarożek. Tutaj mam więcej tych twarożków, to tam nie będę... Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. W każdym razie te twarożki... O, jeden wyszedł. A tak jest cztery? Jeden. No. Cztery, jeden. Dobra. One są, to tak normalnie do zjedzenia. One są też bardzo dobre z tym, no. One są dobre z tym, z chipsami. Ja lubię z chipsami jeść. A powinno się jeść, wiesz, z żółtkieweczką. No, ale ja lubię z chipsami i jak ja to jem. Biorę sobie chipsika takiego ostrego, żeby te było ostre. Krakersy, nie? Albo krakersa, albo, no. Albo są jeszcze takie krakersy w kształcie prostokącika. No i wiadomo, wiosełko i no. Heja. I heja. To ja jeszcze pokażę 10 puszek dla kotów, takie różne, no kupiliśmy, tutaj mam akurat tylko postawione 6 sztuk, ale 10 sztuk takich różnych smaków i jedną taką dla kotów sterylizowanych, to dla naszego czarnego, 2-kilogramową paczkę. Bo już sucha, jeszcze się nie kończy, jeszcze tam trochę jest, ale już wiecie, jak już byliśmy, to już kupiłam. Dobra, ja mam buły, o bułach mówić? No, nie wiem. Buły bardzo, buły bardzo fajne mają oni z orzą, bardzo fajne. Kurczę, one pachną normalnie przez to opakowanie. No. No nie wiem, no co wam mam mówić, no buła świeża to wiadomo, no to do tego kawałeczek łososia albo kamemberta, tak. I normalnie. I wszyscy sztywni. Tak. Ja mam pietruszkę, bo... Nie, no oni pójdą jeść zaraz wszyscy. Tak. No to nie wolno takich choi zakupowych, wiecie, spożywczych nie wolno oglądać na głodnego, to jest normalna sytuacja. Tak samo jak food choi się nie powinno oglądać na głodnego. No i jeszcze ziemniaczki świeże, młodziutkie. Bo będą jutro na obiadek. No i wiadomo. No przecież przed chwilą pokazane. Aha. A gdzie ty byłeś w tym czasie? Przysnąłeś? No ja że kurczę, nie, ja nie kojarzę już. Ty już nie wiesz, o co chodzi. No i jabłuszka, bo chcę jeszcze zrobić takie piękne jabłuszka były. Chcę zrobić jeszcze jabłecznik, także siateczka jabłuszek. Polskie jabłuszka. Polskie jabłuszka. Pyszne, słodkie. No, to jest wierzchnie, twój przysmak, to masz, dobra, to tak później wezmę, to opowiadaj o twoim przysmaku zdrowotnym. To, że zawiera dużo siary i no nie zawsze jest kwiecisty oddech po tym. To wszyscy wiedzą, ale słuchajcie, no to jest zdrowie jednak. To jest zdrowie. To są te piękne, kurczę, nowaliki. Kanapeczka z pomidorkiem, ze szczypiorkiem. Tak. Nie ma nic pyszniejszego. Tak. Nie ma. Albo jajecznica, wiecie, robicie jajecznicę i drobno posiekany szczypiorek. Pasztecik. Tak na koniec do jajek wrzucić. Bomba. Bomba. Pasztecik. No. Do paszteciku. A teraz wam coś opowiem. Do tego, do boczku. Albo z boczkiem. To robi grę. No. To w momencie, jak Artur usłyszał przez mikrofon, że przez głośniki, że jest konkurs na najdłuższy paragon, a ja w tym czasie pakowałam pieczarki, bo byłam na pieczarkach i włożyłam do siatki, zważyłam, to wiecie co on zrobił? On wziął ode mnie te pieczarki i mówi, daj mi te pieczarki. I podzielił na 3 siatki, wiecie. Zważył w 3 oddzielnych siatkach, po 4 sztuki wrzucił. I mamy 3 siatki. Ja mówię, pan, który tam kasuje, to cię normalnie zastrzeli przy tej kasie. Ale pan nie był zdenerwowany, bo pan był w dniu dzisiejszym do tego przyzwyczajony, bo chyba nie tylko my tak zrobiliśmy. On nas chyba widział już wcześniej. Ale ten pan bardzo często nas obsługuje, także on już nas zna. No i teraz powiedz o twoim najzdrowszym tutaj zakupie. A nie, z jakiegoś powodu, być może z powodu cenowego, zostało ograniczone zakupywanie coli do 4 razy półtora? 4 razy taką butelkę, najwięcej jedna osoba może kupić. Zostało ograniczone.
Bo może się szkodowo do sklepu cztery, biorą. Po dwa paki. Po cztery, cztery razy dwa paki. No, dwa paki. Takie coś. O. Można tylko kupić jedna osoba. Cztery takie. I koniec. Bo słuchaj, kupują może ich przyjeżdżają, chyba... bo wiecie, jak jest dobra cena. To czy tam na przykład na stację benzynową kupują, nie? I na przykład sprzedają za 6 zł. No. Jest jakaś taka sprawa związana z tym, że... Tak samo z cukrem, też jest ograniczenie, ktoś, też nie można. Że ktoś chyba 10 kilo najwięcej. Na tym, ale jeśli ktoś... Że nie można w hurtowych ilościach brać, o ale tak. Jeśli ktoś potrafi na tym zarobić, a jest zbyt na to i jeszcze ktoś gdzieś to kupuje... No. No widać... To kurde, gitarka. No, ale zobacz, ile Coca-Cola na przykład na stacji benzynowej kosztuje, no. No to co, przecież strzelnie kupuje Coca-Coli, no co ty? No ale widać, z jakiegoś powodu mają, że nie wrócą. Może z Orlena, tak. Wiecie, nie wiem. No wiem. Nie wiem. Czartuję, nie, z Orlena, nie. To nie sugeruję. No i w każdym razie coś w tym jest. Ale ktoś... No i oczywiście, dobra, masz tutaj, ty lubisz opowiadać o tym, to towarze, to mogę ci tak dać. Jak w tym kabarecie wyjął rolkę i mówi tam, możesz mi rozpocząć? No to teraz opowiadaj, nie, bo ty lubisz. No wiadomo, no co? Co wam mam mówić? Towar pierwszej potrzeby. No. Taśma życia, bez której nikt nie może funkcjonować. W dzisiejszych czasach. Tak. No i co no. Dużo gadać. A teraz ja. Jeszcze jeden wiatraczek. Bo była promocja, złotówkę taniej niż ostatnio kupiliśmy. I jak zobaczyłam ten róż, to nie mogłam się oprzeć i stwierdziłam, że... A był jeden, ostatni w takim kolorze, także mówię nie, on czekał tutaj na mnie na pewno i musiałam po prostu go kupić, prawda? No, to już było. Tak, wiem, ale ja tak patrzę tutaj, popatrzcie tą oliweczkę, patrzcie jak to wygląda. A, tutaj. Kurczę. No to tak wygląda. Oni tak potrafią, tak potrafią, wiecie, zachęcić. Kurczę, to jest normalnie aż... Takie jak... zdjęcie walną. Tak. Ja to widzę. Tak, no bo słuchaj, bo oczami. Człowiek oczami tak. Kupuje, nie? Tak. To jest normalne. Bardzo fajne. No i co tu jeszcze mam powiedzieć? No te kurczaczki, te serki, camembert, to jest po prostu piękna sprawa. No. Bo robimy go dla was. Pełnowartościowego mleka w 100% pochodzącego z rodzinnych gospodarstw, w których wszyscy członkowie rodziny? Oj, tam piszą. Z dbałością i troską czuwają nad doskonałą jakością mleka. Tego nikt nie czyta nawet. No. No dobra, opowiedzieliśmy już o wszystkim. Nasz camembert. Pokazaliśmy wszystko. Także to tyle na jeśli chodzi o dzisiejszy haul. Mam nadzieję, że wam się podobało w takim wydaniu, bo no tak jak mówię, nie chcieliśmy tak jeszcze raz tam na podłodze pokazywać, może tak inaczej, wiecie. Zobaczcie, to jest naprawdę petara. To smakuje, kurczę, jak, nie wiem. No dobra, także... Z ziołami. No dobra, już się żegnamy, już opowiadałeś 40 razy, już wszyscy A wiedzą. Ale jest dużo baterii, możemy gadać długo. Nie, bo nikt nie będzie chciał już tego oglądać. Dobra. No, także trzymajcie się ciepło, komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Dobra.